W przyszłości czołgi szybkobieżne, podobnie jak i automobil pancerny, mogą współdziałać z kawalerią w rozpoznaniu i zwiadach oraz w podejmowaniu głębokich wypadów. Tworzyć również będą mieszane jednostki, w których obok czołgów lekkich wystąpią automobil pancerne, oddziały zmotoryzowanej piechoty oraz baterie poruszające się w dowolnym terenie. W pościgu grupy czołgów występować mogą w pewnych wypadkach w sposób bardziej samodzielny. Pomimo tak wielkiego wzmożenia ich roli, czołgi nie zastąpią w niedalekiej przyszłości całkowicie kawalerii. Jakkolwiek nie należy zapominać, że dzisiaj studiuje się walkę czołgów przeciw czołgom, w której tanki cięższego typu odgrywać będą rolę, jaka przypada dreadnoughtom na morzu. Na przyszłość zatem możliwości czołgów wzrosną tak poważnie, że staną się one jedną z główniejszych broni. Tak pisał o roli czołgów Władysław Sikorski już 1934 roku w swym dziele Przyszła wojna i już wtedy zauważył możliwości samodzielnego działania wojsk zmechanizowanych, w tym czołgów, a nie jako wsparcie piechoty. Zwrócił również uwagę na rosnącą rolę czołgów i na to, że większą rolę będą odgrywać czołgi cięższe. Dzieło Sikorskiego szybko zostało przetłumaczone na język francuski, poprzedzone przedmową samego Petaina. Wkrótce potem na potrzeby uczelni wojskowych przetłumaczyli je Rosjanie. W Turcji była to lektura obowiązkowa dla oficerów. Gruntownie mieli przestudiować ją Niemcy. W Polsce została zignorowana i wydana nakładem Biblioteki Prawniczej. Tymczasem w artykule, co więcej, większość dowódców widziała czołgi w szeregach piechoty, jako jej wsparcie. A do tego ani 7 TP, ani nawet 9 TP się nie nadawał. Potrzeba by było czołgu średniego, o jeszcze grubszym pancerzu. To i wiele innych błędów było przyczyną, czemu Piłsudski i jego przydupasy byli krytykowani pod względem podejścia do wojsk pancernych. Zresztą artykuł jest zabawny w swej tezie, to naprawdę nie ich wina, ale w sumie ich język. Holgierd Terlecki, generał Sikorski, Kraków 1981, s. 105-106.